Siemano łobuzy! Dzisiaj pokażę Wam, jakiego riga zbudowałem dla swojej kamery Sony FX3, z jakich elementów, w jaki sposób, no i jak go modyfikuję w zależności od potrzeb. Zapraszam! Ja, jak widzicie, riga już mam zbudowanego. Jest to taka środkowa konfiguracja, bym powiedział, ponieważ pokażę Wam dzisiaj trzy takie układy, których najczęściej używam. Po drodze będę pokazywał Wam na przebitkach, jak to budowałem, a na sam koniec zobaczycie tą maksymalną konfigurację, także zostańcie ze mną. Na sam dobry początek, razem z FX3 dostajemy ten górny uchwyt, który jest, no, wydaje mi się tutaj bezcenny. Naprawdę bardzo dużo dodaje jakby wartości tej kamerze. Ma on wbudowane gniazda XLR, uchwyt na mikrofon, więc przy tym, co robię najczęściej, czyli przy filmowaniu dokumentalnym, reportażowym, jest naprawdę nieoceniony. Mógłby może on być jedynie troszkę solidniejszy, chodzi mi o jego budowę, no jest plastikowy i widziałem, że zdarzało się niektórym wyłamać tutaj ten górny moduł. Natomiast no ja tu zainwestowałem w taką niedrogą złączkę, nazwijmy to, właśnie wzmocnienie, i to właściwie rozwiązuje problem. Samą kamerę wsadziłem w taką połowiczną klatkę, taki half cage, która ją zabezpiecza i pozwala na montaż dodatkowych akcesoriów, jak chociażby uchwyt boczny taki czy grip. Ma tutaj też zimną stopkę, mocowanie, więc można sobie zapiąć na przykład odbiorniki z mikroportów. Ja tutaj, jak widzicie, tego bocznego uchwytu już nie mam. Nie pasował do mojego stylu pracy. Wolę mieć kontrolę nad sterowaniem ostrością, bezpośrednio trzymając sobie rękę, dłoń tutaj pod obiektywem. Mam też dostęp do zoomu w przypadku obiektywu zoom, więc działam sobie w ten sposób. Ten uchwyt bardziej mi przeszkadzał niż pomagał. Dalej bezpośrednio do obiektywu montuję matboxa, a właściwie mam cały taki system firmy Polar Pro, nazwany Recon. Mówię, że to cały system, ponieważ w zestawie są już filtry, można sobie je fajnie modyfikować, łączyć ND z mistem. Tutaj naprawdę też bardzo dużo daje to takiej FX3, która na przykład nie ma wbudowanych filtrów ND. I jest to właściwie chyba jedyna rzecz, nad którą ubolewam odnośnie Sony FX3. Fajne w tym systemie jest to, że można używać tych filtrów również bez matboxa, tak? Czyli zazwyczaj do matboxa wkładamy sobie te filtry, wsuwamy, czy w jakikolwiek tam różny sposób instalujemy. Natomiast tutaj możemy po prostu ściągnąć matboxa i założyć sobie same filtry po prostu na obiektyw i również je łączyć i modyfikować. Kolejną bardzo ważną rzeczą dla mnie jest monitor podglądowy, który pozwala uniknąć błędów, no, pozwala mieć większą kontrolę nad tym obrazkiem. Montuję go sobie tutaj na takim Magic Armie, dzięki czemu oczywiście mogę dowolnie ustawiać ten monitor w miarę potrzeb. Montuję go z tyłu ze względu na to, żeby nie dociążać tej kamery już do przodu, tylko właśnie w drugą stronę, w miarę ją wyważyć. A poza tym tutaj na górze, no, byłby znowu wyżej, jakoś tak mniej wygodnie i bezpiecznie, bym powiedział. Teraz do tego wszystkiego dokładam mikrofon kierunkowy w ten oryginalny uchwyt. No i mam taki mój ulubiony zestaw, ulubiony do pracy dokumentalnej, reporterskiej, takiego run and gun, czyli tego, co robię najczęściej. Zestaw jest lekki, poręczny, taki minimalistyczny, ale jakby mocno rozbudowuje nam te FX3, ponieważ mamy filtry ND, mam uniwersalny obiektyw, mogę nawet nagrywać w RAW-ach w razie potrzeby. Także no mamy tu dodatkowo naprawdę spore możliwości. I jeszcze jedno, dosyć istotna sprawa. Wystarczy ściągnąć, odkręcić sobie ten górny uchwyt razem z monitorem i mikrofonem oczywiście. Zostaje nam zestaw, który spokojnie wpakujemy na gimbal. Gimbal typu Ronin 2-3, więc jest to też naprawdę wygodna sprawa. Jedyną rzeczą, która może tutaj martwić, przy dłuższej pracy szczególnie, jest zasilanie. No bo wiadomo, musimy sobie zasilić kamerę osobno, zasilić monitor. Także tak jak mówię, przy dłuższych planach zdjęciowych, no może takie żonglowanie bateriami być troszkę niewygodne i zaprzątać niepotrzebnie głowę. Dlatego mam takie oto rozwiązanie. Budujemy sobie dalszą część riga. Mam tutaj taką bazę, akurat filmy Small Rig. Do niej klasycznie dokładam rureczki, takie szyny, podzielone jeszcze, gdybym tak chciał sobie tutaj coś modyfikować. W tą bazę wpinam kamerę na szybkozłączce. Tutaj dwiema śrubami tą szybkozłączkę sobie mogę przykręcić dzięki klatce. No co jest istotne z tego powodu, że ta kamera nie będzie nam tutaj tańczyła na boki. Jest na sztywno i jest to takie naprawdę pewne. No i teraz na te rureczki od tyłu wsuwam taką płytkę. Płytkę z mocowaniem V-Lock, która, jak się domyślacie, no będzie służyła na założenie akumulatora właśnie z takim mocowaniem. Ja akurat mam tutaj akumulator firmy Sfit, jeśli tak to się czyta, model 146.
taki średniej wielkości, pojemności, co za tym idzie. Niepotrzebny mi tu na pewno jest większy, który dodatkowo będzie obciążał, będzie troszkę psuł tą bryłę. No a przede wszystkim ten akumulator wystarczy na cały dzień pracy. Jeśli macie więc dwa takie akumulatory, możecie zapomnieć o osobnym zasilaniu kamery, monitora. Wszystko pójdzie z tego akumulatora, dzięki odpowiednim kablom oczywiście. Do akumulatora mamy wejście D-Tab, jest też USB w razie potrzeby, więc ten D-Tab wpinamy sobie w akumulator, no i podłączamy odpowiednimi adapterami do monitora i do kamery. Tutaj na górze ten monitor podglądowy, który pozwala mi zapanować nad wszystkim, tak jak mówiłem wcześniej. A ten mniejszy, oryginalny monitor traktuję jako taki monitor techniczny. Mam tutaj, mogę go sobie obracać dowolnie. Także ważne jest bardzo to, że mimo tego V-locka tej baterii mam pełny dostęp do wszystkich przycisków i funkcji kamery. Dodatkowym takim, powiedziałbym, skutkiem ubocznym jest to, że V-lock fajnie obciąża nam tutaj ten tył kamery, dzięki czemu no, wyważa znowu tą kamerę, zobaczcie. Nie muszę walczyć z nią, nie przechyla mi się ona do tyłu, do przodu, no przez co pracuje się znacznie wygodniej. A po to właśnie to zbudowałem. Przejdźmy teraz do przodu kamery. Tutaj możemy sobie założyć na te rureczki wspornik obiektywu, jeśli mamy potrzebę i założymy jakieś cięższe szkło. Możemy sobie założyć silnik follow focusa. Miałem nawet przez jakiś czas takie rozwiązanie, ale tak jak wspominałem wcześniej, no nie pasowało to do mojego stylu pracy. Wolę mieć tutaj kontrolę pełną i trzymać rękę na obiektywie. Miałem nawet taki fajny uchwyt z Tilty, który współpracował z tym silnikiem właśnie z Tilty też. To znaczy miał takie pokrętło ostrości. Działało to całkiem nieźle, ale trzymając kamerę w ten sposób, no nie czułem do końca nad nią kontroli, więc zrezygnowałem ostatecznie z tego rozwiązania. Do tego wszystkiego od spodu przykręciłem taką klasyczną płytkę Manfrotto, no dzięki czemu oczywiście mogę sobie bez problemu instalować tą kamerę, ten zestaw na statywach z takim właśnie mocowaniem. To byłaby ta druga konfiguracja, druga wersja, ale ma ona jeszcze taką modyfikację możliwą, mianowicie kiedy nie potrzebuję dźwięku, podmieniam sobie ten oryginalny uchwyt plastikowy na taki oto uchwyt, do którego przypinam już sam monitor bez mikrofonu, no bo jest on mi niepotrzebny. Mam tutaj na myśli sytuację na przykład podczas nagrywania klipów muzycznych, kiedy wystarczy mi w zupełności dźwięk z kamery, bo potrzebuję go chociażby tylko do synchronizacji właśnie dźwięku z obrazem. Ten aluminiowy uchwyt no, jest pewniejszy i zmniejsza znowu troszkę tą bryłę całego riga. Okej, wszystko fajnie, ale ten zestaw już waży swoje, także polecam tutaj jakiegoś Easy Riga. Wiadomo, no, trzeba dbać o siebie, tak żebyśmy wytrzymali ten dzień zdjęciowy albo następnego dnia byli w stanie wstać z łóżka. Tak, żeby przejść oczywiście do komputera i składać to, co nagraliśmy. Ale można też dołożyć coś jeszcze do tego riga. Od przodu zakładam tutaj sobie takie rączki, również small riga. Z tyłu mocujemy sobie taką fajną poduszeczkę na ramię. No i dzięki temu, że właśnie oprzemy sobie tą kamerę na ramieniu, mamy naprawdę wygodny zestaw. Rzadko korzystam z tego zestawu, ale przy budowaniu riga tak to sobie wymyśliłem, ponieważ uważam, że właśnie ta uniwersalność w rigu jest najistotniejsza. Podsumowując, rig powinien być wygodny, powinien pasować do nas. Ważne jest to, żeby zasilać wszystkie jego elementy z jednego źródła. Najważniejsze, żeby mieć dostęp do wszystkich funkcji kamery, żeby nie musieć ściągać jego poszczególnych elementów. Bez większego kombinowania powinniśmy w miarę szybko móc złożyć i rozłożyć takiego riga. Ja w ten sposób właśnie zbudowałem swojego, no i doszedłem do momentu, do którego chciałem dojść. Tyle ode mnie na dzisiaj. Róbcie filmy, klikajcie w pajacyka i do zobaczenia następnym razem. Strzała!